kobiet nie obsługujemy, czyli walka ruchu Palikota z apteką o środki antykoncepcyjne. Kota na drzwiach szczecińskiej apteki położonej na terenie parafii świętego Jakuba wywiesiły kartkę „Kobiet nie obsługujemy”. To reakcja na informację, że apteka nie prowadzi sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Kobiety próbowały bezskutecznie je dziś kupić. A jak to wyglądało? O tym w relacji Sebastiana Napieraja. Od katedry do apteki kilka kroków. Kilka dni temu na tych drzwiach pojawiła się informacja: nie prowadzimy sprzedaży środków wczesnoporonnych i antykoncepcji bezpośredniej. Nie można się zasłaniać sumieniem. Trzeba działać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, zasadami humanizmu i prawami człowieka i przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem. W ramach protestu działaczki ruchu Palikota próbowały kupić środki antykoncepcyjne bezskutecznie. Czy sprzeda mi pani środki antykoncepcyjne bez recepty, bo wiem, że takie są? Przepraszam, gdzie pani idzie? Mogłaby mi pani udzielić informacji? Farmaceutki zniknęły, pojawił się natomiast proboszcz parafii świętego Jakuba i wyprosił aktywistki i dziennikarzy. Program polityczny waszej partii. Dostaliście koncesję, to teraz przestrzegajcie prawa. Jestem dorosłą osobą i to ja chcę o tym decydować, co, kiedy, gdzie i jak mogę kupić. Próbowaliśmy poprosić właściciela terenu, czyli parafię, oraz dzierżawcę, spółkę Taktik, o komentarz. Niestety bez rezultatu. Co ciekawe, do tej samej spółki należą inne apteki. Sprawdziliśmy, czy tam również nie kupimy środków antykoncepcyjnych. Nie ma problemu. Jeżeli mamy na stanie, nie ma problemu. Jak nie, możemy zawsze ściągnąć. Wprowadzenia do prawa farmaceutycznego tzw. klauzuli sumienia, która umożliwiałaby odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych, domaga się Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich. Na razie jednak takiej nie ma. Nie można więc odmówić sprzedaży przepisanych leków. Jeżeli apteka w sposób uporczywy nie zaspokaja potrzeb ludności w zakresie dostarczania produktów leczniczych, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na aptekę. To nie pierwszy przypadek w Zachodniopomorskim. Wcześniej środki antykoncepcyjne przestała sprzedawać apteka w Maszewie. Sprawą zajął się inspektorat farmaceutyczny. Kartka z informacją zniknęła, ale apteka środków nadal nie sprzedaje. Sprawa trafiła do Okręgowej Izby Aptekarskiej. Szczecin, Sebastian Napieraj. Joanna Urbańska z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej jest naszym gościem. Witam serdecznie. Zgodnie z ustawą o świadczeniu opieki zdrowotnej, apteka zobowiązana jest zapewnić świadczeniobiorcom dostępność leków objętych wykazami leków podstawowych i uzupełniających, ale leki antykoncepcyjne w tym wykazie leków się nie znajdują. Jak to się wobec tego ma do odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych? Na jakiej podstawie aptekarz nie może odmówić sprzedaży takich środków? Prawnie aptekarz nie ma takiego prawa, aby odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych, ponieważ ustawa z 2002 roku wyraźnie reguluje zasady odmowy realizacji recepty. Aptekarz ma prawo odmówić realizacji recepty, jeżeli zachodzi podejrzenie, że jest ona sfałszowana, jeżeli należy nanieść pewne poprawki co do leku, który się na niej znajduje, a nie można skontaktować się z osobą, która wypisywała tą receptę, jeżeli jest to lek recepturowy i został sporządzony 6 dni przed wydaniem, wówczas także aptekarz ma prawo odmówić wydania takiego leku. I kolejnym punktem jest wówczas, kiedy osoba przedstawiająca receptę do realizacji nie ukończyła jeszcze 13 roku życia. I to są tylko te przypadki, kiedy aptekarz ma prawnie możliwość odmówienia realizacji recepty. To jakie konsekwencje? Bo zdarzają się takie przypadki, że aptekarze odmawiają sprzedaży leków antykoncepcyjnych, grożą aptekarzom czy aptekom? Mogą być, że tak powiem, dwukierunkowe. Ze strony wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kierowane już do właściciela apteki. Sankcje bywają różne, począwszy od kary poprzez odmowę kontynuowania działalności, czyli cofnięcie koncesji. Oraz dla magistra farmacji, a przede wszystkim dla kierownika, który jest odpowiedzialny za pracę w danej aptece, tutaj ze strony rzecznika odpowiedzialności zawodowej, począwszy od upomnienia, nagany, aż po prawo zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Chciałabym dodać, że
Takie przypadki nie zdarzyły się do tej pory. Apteka w Maszewie i Szczecinie jedynie? Jedynie. W naszym województwie. Tak, w naszym województwie. Chciałabym też zaznaczyć, że nie wpłynęła do tej pory do Izby Aptekarskiej oraz do inspektora farmaceutycznego żadna skarga od pacjenta, któremu odmówiono realizacji recepty ze względów właśnie etyczno-religijnych. Ani jeżeli chodzi o aptekę w Maszewie, ani jeżeli chodzi o tak, jeżeli chodzi o te obie apteki, nie wpłynęła żadna skarga pacjenta. To jest bardzo istotne. Co możemy zrobić jako pacjenci, jeżeli w takiej sytuacji się znajdziemy? Aptekarz ma obowiązek zapewnić dostępność leku, więc prawdopodobnie powinien poinstruować pacjenta, gdzie znajduje się najbliższa apteka, która zrealizuje taką receptę. Jeżeli nie sprawi to pacjentowi trudności i jeżeli jest on na tyle wrażliwy, że uszanuje czyjeś przekonania, to po prostu pójdzie do apteki obok i zrealizuje tą receptę w aptece obok. A jeżeli sprawi problem? Jeżeli sprawi to pacjentowi problem, więc ma pacjent znowu dwie drogi. Może zaskarżyć, napisać pismo z zaskarżeniem do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub do Okręgowej Izby Aptekarskiej, na której terenie znajduje się dana apteka. Bądź poprosić, by inny aptekarz po prostu... Bądź, to znaczy tak, oczywiście, to tutaj jest kwestia apteki. Jeżeli wszyscy, cały personel w aptece zatrudniony nie obsługuje, nie wydaje środków antykoncepcyjnych, no więc ta sytuacja nie to będzie problem możliwa. Apteka tak, po prostu. Tak. Mhm. Natomiast jeżeli jest to jedna osoba w aptece, zazwyczaj wtedy prosi koleżankę bądź kolegę, żeby zrealizowała ze swoim sumieniem tę receptę zrealizowała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Urbańczyk z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej była naszym gościem.